Witam wszystkich serdecznie z tej strony Corley. Zapraszam do drugiego odcinka Zagrajmy w Anno 2205. Spotykamy się dość nietypowo w menu, a to z tego powodu, że sama gra posiada warstwy, tak jak cebula. Chciałbym te warstwy dziś Wam pokazać jeszcze w tym odcinku, nim jednak to nastąpi, sporo osób pod poprzednim filmem napisało, że w naszym logotypie mamy kurczaka. Nie wiem, kurczę, w jaki sposób tu można dojrzeć kurczaka, w momencie gdy jest tu orzeł biały, tyle że mały. Brak mu korony, ale głowę ma odwróconą w lewą stronę. Jednak, żeby te osoby, które się martwią o ten logotyp, że może z nami zostać, tutaj o właśnie, wyskoczyła mi warstwa, a chciałbym jeszcze wrócić do menu, zarządzić korporacją. O, i w taki śmieszny sposób możemy dojść do tego, że można zmienić nawet nazwę naszej firmy, jakby się nie podobała, czy nawet kurczaka na jakiś inny logotyp, na przykład tutaj logo Greenpeace'u, no, czy tutaj fanów kotów i tak dalej. Podobnie też okręty, kolory, te sprawy wchodzą w grę, tylko że tu oczywiście nad całym Blue Byte'em pieczę trzyma Ubisoft, dlatego te wszystkie rzeczy są do odblokowania po uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Więc pozostaniemy przy naszym standardowym tutaj trybie, ale to właśnie też chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. No i z logotypem być może w przyszłości zmienimy. Podobno jak się ma świadomość możliwości zmiany, to brak tej zmiany mniej boli. Więc przejdźmy może do tej warstwy. A tutaj mamy właśnie Cassian Industries, the world leader in heavy industry. Welcome. Tutaj mamy pozostałe wyspy, które nie dane nam było zobaczyć, ale które wraz ze wzrostem naszych kredytów będziemy mogli przejąć. Jak rozumiem, w tej chwili zamieszkuje je nasza konkurencja i tak samo tutaj kolejna wyspa. No i tutaj mamy rynek światowy i tak dalej, ale to wszystko odkryjemy w dalszej części naszej rozgrywki, a teraz załadujmy nasze zagłębie Walbrook. O, Walbrook, Walbrook, niech i tak będzie. Tu też fajnie, bardzo dziękuję za komentarze Hannibala, który nas wprowadził nieco w fabułę. Osoby zainteresowane tym, żeby rozszerzyć swoją wiedzę na temat Anno 2205, odsyłam właśnie do komentarzy Hannibala, który też opisuje mniej więcej, co się działo wcześniej, czyli w wersji 2070. Te wszystkie wyspy już były znane wcześniej, po prostu wyglądały nieco inaczej i służyły w nieco innym celu. Na przykład nasza wyspa podobno była zakładem numer 13. Teraz jest Walbrookiem. Ale zobaczmy, co tutaj słychać, tym bardziej, że misje na nas czekają. I co tu mieliśmy do zrobienia? Niech się wszystko załaduje. A, tu pływaliśmy łodzią. Łódź może już chyba wrócić do bazy, mam taką nadzieję. Wolę ją mieć pod nosem. No, szkoda, że darmowa taka z dodatku. Fajnie by było z DLC popływać jakimś jachtem, no ale cóż. Zostawimy to dla osób z większym kredytem. A teraz przejdźmy do samej misji. Mamy rozpocząć produkcję konstruktobotów, a także multidrinki. No, ciekawe nazwy. No i zwiększyć populację do 1000 operatorów. Operatorzy dochodzą u nas tutaj, gdy wymienimy robotnika, czy wykształcimy robotnika na kolejny poziom. I wtedy staje się on operatorem. Tutaj małe zastrzeżenia do gry. Bardzo tak brzydko podeszła do tematu, że twarzą robotnika czy twarzą robotniczą jest mężczyzna, a twarzą wykształconej postaci jest kobieta. Zastanawia mnie, jak w takim razie wygląda drugi poziom. Moim zdaniem bardziej właściwe by było wymieszanie tych osób, nie mówiąc już o tym, że powinien się zjawić jakiś czarnoskóry. Oczywiście polepszać te budynki możemy w dużo wygodniejszy sposób, nie trzeba klikać na każde z osobna, możemy po prostu teoretycznie przynajmniej zaznaczyć obszar budynków do poprawienia. Okej, czy też do awansowania tych ludzi. To wszystko oczywiście kosztuje nas polimery. Plastik był dobry w 2070. Tych, o właśnie, w latach 2070. No całkiem fajne, tak na czasie takie podejście z uśmiechem. Właśnie za to też lubię produkcję Blue Byte'a, że potrafią oni właśnie śmiać się czasem nawet i samych siebie. Okej, co mieliśmy tutaj zrobić? Szybkie
podejrzenie tematu. Potrzebujemy 300 robotników przez 5 minut. Niestety awansując ludzi z tych domów, tracimy jednocześnie robotników, więc to takie jest trochę błędne koło, ale myślę, że w którymś momencie dojdziemy do tego, że będzie i 1000 operatorów, i 300 robotników. A teraz spróbujmy skonstruować pierwsze boty. O, niech to będą boty, w skrócie. Nim to nastąpi, z tego co zauważyłem, potrzebujemy chyba dwie kopalnie. Na początek kamieniołom skalenia. Wytwarza nanoceramikę do dalszego wykorzystania. Nanoceramika brzmi tak dość na czasie. A także kopalnia kobaltu. Dostarcza kobalt do dalszego wykorzystania. Czyli tutaj produkujemy kobalt. Zabranie się zatem produkcję, ponieważ jest to potrzebne. Zarówno nanoceramika, jak i kobalt do produkcji konstruktobotów. Ale żeby w ogóle z tego korzystać, potrzebujemy najpierw przeciągnąć tutaj drogę. Podpowiadaliście też w komentarzach, za co bardzo dziękuję, żeby w miarę dobrze zarządzać tym terenem, jaki jest nam dane. Nie mamy za wiele tych akrów, czy jak to tam nam przypisali, więc dobrze, rozsądnie, z głową tym wszystkim tutaj rozporządzać. Brakuje prądu, a więc stawiamy kolejną elektrownię. Może gdzieś tutaj. Zastanawiam się, czy do elektrowni musi być doprowadzona droga. Tu też widać wydajność elektrowni. W momencie, gdy się pokrywają terenem jedna z drugą, no to niestety wpływają też na swoją wydajność, że... Okej. Dobra. Trochę zabrzmiało, jakby nam... O, tak, zamyśliłem się i postawiłem. Miałem mówić o tych strefach negatywnych wpływów, ale to najwyżej później coś z tym zrobimy. Zestresowałem się, ponieważ kojarzył mi się Red Alert i myślałem przez chwilę, że atomówka już na nas leci. Ale bądźmy dobrej myśli, że nie jest tak źle. Z energią, jak tu wyglądamy? Może zawczasu też postawimy kolejną elektrownię. Niech już produkuje prąd teraz. I teraz pytanie, czy potrzebuje ona dróg? Jakoś pracownicy by musieli tam dojechać, o właśnie. Czyli tak, to... I knew there was something going on here. Nick Papadakis, Papadakis Enterprises. You want a good deal? Just come to my warehouse. Ej, Papadakis, gdzie jest twój magazyn? Tutaj nie. Have you finished your assignment yet? To jest właśnie... Nasz kolega Papadakis trochę wygląda jak taka gwiazda retro disco. Gdzieś tutaj magazyn centralny, ale niestety tutaj też nic nie ma. Dobra, do Nika wskoczymy niebawem, zobaczymy, jak to tam wszystko wygląda, ale teraz przejdźmy do naszej misji głównej. Samouczek, buduj centrale transportowe w pobliżu fabryk, aby zapewnić im logistykę. One są stosunkowo blisko, nie każdego da się awansować. Buduj cały czas siedziby, aby mieć robotników gotowych do awansu na operatorów. Okej, i buduj farmy wiatrowe, aby wytwarzać energię. Do tego już doszliśmy, ale może na początek ten transport, skoro tak proponują. O właśnie, i dzięki temu widzę, że wzrosła produktywność pewnych budynków. A także zmalało się zużycie innych, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Ciekawe, czy też na same kopalnie może to wpływać pozytywnie, ale okej, no właśnie, mamy kopalnię, czas w końcu postawić piękną fabrykę nanobotów, tak? To jakoś inaczej się nazywało. Nanoboty były w Sunset Overdrive. O, otóż to. Energy demand can no longer be... Good. You've gathered the components needed for the elevator. Only the elevator cable requires special materials you can't produce, but I arranged for a delivery. Okej. Obniżona produkcja. Brakuje nam siły roboczej, więc na pewno zainwestujemy w pracowników. Teraz wraz właśnie z wejściem na nowy poziom dostaliśmy możliwość stawiania takich fajnych budynków. Your industry suffers from a shortage of workforce. This impairs productivity. Okej, i widzę, że też... I hope this helps you. Dobra, i widzę, że też za bardzo się rozgadałem na początku, no i nie zadbaliśmy o nasze kredyty. Utrzymanie jest droższe niż to, co tutaj otrzymujemy, ale to zaraz powinno się zmienić. Te budynki różnią się przede wszystkim pojemnością. W tym dużym mieście 20 pracowników, małe 5. Ten kosztuje jedną jednostkę biopolimerów, ten dwie i jednego konstruktobota. No, ciężko określić, co się bardziej opłaca. Teoretycznie te większe powinny się bardziej opłacać. Tu postawimy coś takiego ładnego, a między nimi może, żeby cały czas tylko nie inwestować w takie tam rzeczy
służące tylko do biznesów, to postawimy coś ładnego. Mały parking. Co nam parking w sumie daje? No, możemy park postawić. To niech park będzie z tej strony. No tak. Ok, postawimy jednak tylko parking, z tej racji, że to wszystko jest drogie, a te pieniądze nam się przydadzą. I bez sensu też wszystko tracić od razu na starcie, czy przepijać wszystkie pieniądze na rozrywki. Ok, rozwiniemy te budynki. Dość niechętnie to robię, a to za sprawą taką, że jednak będziemy potrzebować też i klasy robotniczej tutaj. Ale... ok, wzrósł poziom naszej korporacji. Doszło też dużo znaków zapytania. Bilans siły roboczej. Osiągnij dodatni bilans siły roboczej w Zagłębie Walbrook. Osiągnij dodatni bilans kredytowy. To nad tym pracujemy. I energetyczny. I znowu nam prądu brakuje. Czyli standardowe problemy w standardowych grach ekonomicznych, czy świecie gier ekonomicznych. Okej, okay. Ludzie też potrzebują multidrinków, tak, bo to właśnie robotnicy muszą pić i nie mogą pić byle czego, czy też operatorzy muszą pić i to muszą być multidrinki, jednak żeby postawić multidrinki, najpierw musimy mieć plantację owoców, a z owoców będziemy mogli właśnie wystartować z drinkami. Tym samym dorzucimy tutaj jeszcze transport. No i tutaj widać też, jakie problemy mamy z prądem, jakie mamy z robotnikami, więc w tym momencie chyba lepiej się zająć tą kwestią. Może tak. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, jak tu przeciągniemy ulicę. I zaraz powinniśmy wrócić do normy. Na chwilę przystopuję z budową tych tu różnych budynków. Ok, zaraz będą multidrinki. 99%, 100%, 99% to jest całkiem ok, a dobrze ten obszar też jakoś zapełnić tutaj, wykorzystać dość fajnie. Doszło nam coś nowego, ale zaraz się... A może teraz się tym zajmiemy, ponieważ jest to elektrownia pływowa, dzięki której będziemy mogli zdobyć trochę prądu z wody. Co prawda... te miejsca, gdzie tutaj mamy wodę, bym musiał trochę oszczędzać, z tej racji, że na tej mapie mamy stosunkowo mało terenu, żeby tutaj jakoś tak zaszaleć. No i już wróciliśmy do normy z pracownikami, co prawda z kredytem dalej jeszcze na minusie, ale to spokojnie, mamy jeszcze zapas pieniędzy, więc myślę, że jakoś sobie poradzimy. Może na początek ta elektrownia, tylko zastanawiam się, z której strony ją postawić. Z drugiej strony jakby coś fajnego można było produkować później z wody, bo widzę, że coś tutaj doszło. O, uprawa alg, to na pewno będzie przy wodzie. To może lepiej by było takie miejsce właśnie postawić gdzieś blisko tutaj, blisko naszego centrum czy magazynów. Ale okej, zobaczymy, jak to wygląda. I czego tutaj brakuje? Owoców w multidrinkach. To jak tu produkcja owoców? A, bo przy produkcji owoców znowu brakuje nam siły roboczej. No i teraz tak. A do owoców potrzebujemy już trochę lepiej wykwalifikowanych pracowników. No dobra. To tutaj postawimy jeszcze dwa budynki. To myślę, że tę całą ekipę z tych małych domów podniesiemy, czy awansujemy. Ok, i zaraz powinna nam siła robocza wrócić. Przyznam szczerze, że grałem też w Anno 2070, bo tak Hannibal wspomniał właśnie o nawiązaniu do tamtej części. Co prawda krótko, bo tak mówiłem, nie jestem fanem jakichś takich futurystycznych wizji. Chociaż 2070 to nie jest aż tak bardzo futurystycznie. Ale właśnie tam jakoś tak chyba mniej problemów człowiek miał z tym wszystkim. Niektórzy bali się tak przy wyjściu tej części, że to będzie tak naprawdę DLC do 2070, a nie pełnoprawna gra, ale myślę, że chyba się mylili. Mam taką nadzieję, ciężko mi jeszcze w tej chwili coś więcej powiedzieć, ponieważ jesteśmy na początku naszej przygody, ale to wszystko wyjdzie niebawem w praniu. Dobra, fajnie by było wypełnić misję poboczną, a do tego potrzebujemy normalnych tu pracowników, więc nie będę jeszcze ich tam podnosił poziomu ich rozwoju. Niech będą trochę niżej. Tutaj mamy kolejne miejsce na kopalnię.
Okej. Okay. Mniej więcej rozumiem, o co tu chodzi. Trochę nam się gryzą te zadania do wykonania, ponieważ no te tutaj chcą operatorów, tutaj chcą robotników, no i właśnie, jak biorę operatorów, to tracimy robotników i tak na zmianę. Gdzie jest duża nadwyżka, logistyka? A gdzie jest nasz DJ z lat 90. Zapraszał do nas, żebyśmy podskoczyli do niego, ale jeszcze go nie widzę. Jeszcze brakuje ludzi tutaj. Tu brakuje towarów. Tu ludzi mamy, ale potrzebujemy chyba jeszcze jedną fabrykę w takim razie. Owocową, plantację owocową. Okej, okay, koło elektrowni. Tak zdrowo. Minus 8. Jakkolwiek rozumieć to minus 8. Okej, okay, ale to wydaje się, że mamy teraz całe zapotrzebowanie tutaj już uzupełnione, nie będzie problemu. Tu znalazłem miejsce dla ulicy, a że lubię budować, chociaż one nie są takie tanie, jak tak teraz patrzę. No to niech to wygląda w ten sposób. Gdzie mamy prąd? Mamy jakąś nadwyżkę energii, więc nie jest też źle. Trzeba przyznać, że ta elektrownia wodna daje nam całkiem fajnie, bo aż 300 punktów energii, gdzie wiatrowa daje tylko 50 i to przy 100% mocy. No ale jest też tańsza, no i nie wykorzystuje tych nadmorskich miejsc. W sumie chyba będziemy mogli to później zlikwidować, jakby się okazało, że jest nam ono potrzebne. Tym bardziej, że w zamian za misję dodatkową otrzymamy aż 1000 punktów energii. No dobra, kredyty, coś wolno to tu wszystko idzie. Pracownicy nam uzupełniają kredyty, więc rozwiązanie jest chyba stosunkowo proste. Po prostu trzeba postawić więcej budynków do życia dla naszych ludzi. Okej, okay, choć oczywiście proste rozwiązania mają to do siebie, że do końca nie zawsze są proste i tak w tej chwili zabrakło nam znów ludzi do tego, żeby, czy zabrakło nam multidrinków dla tych operatorów, a że oni nie piją niczego innego, to trzeba im znowu zapewnić dostawę tego dziwnego produktu. Zrobimy to tak, a samą fabrykę multidrinków postawimy tutaj. Powinno być na odwrót, że te plantacje są mniejsze, a fabryka jest większa, wtedy by było wygodniej. Okej, okay. I tutaj już widać, jak to wszystko ładnie będzie dostarczone na miejsce. Zaczyna to też nawet wyglądać i chyba pierwszy raz mam wrażenie, że no, tego zagospodarowania tutaj terenu nie skopałem aż tak bardzo, jak w City z czasami to wychodziło. Gra nam nie pozwala na tworzenie takich łuków, co się pozytywnie przekłada na to, że później tak jest, jak jest. Okej, okay. Przypuszczam, że brakuje nam pracowników do fabryki multidrinków. Wow, ale nam siła robocza zmalała. Minus 77. To może być inny problem. Problem multidrinków, czy braku multidrinków, czy też jedzenia może się przekładać na to, że właśnie ludzie nam uciekają i zaraz zobaczymy, ale myślę, że ten wskaźnik niedługo powinien się zmienić. Okej, no tak, robotnikom brakuje za to normalnego jedzenia i tak cały krąg tych problemów tu się zapełnia, więc dorzućmy jeszcze tutaj. Tutaj mamy gdzieś transport, więc myślę, że to też może fajnie pracować i już teraz rozumiem, o co tutaj chodzi. Widzimy, kiedy jest na minusie coś tutaj. O, i od razu jak jesteśmy na plusie, jak ta siła robocza przybywa, nasze kredyty maleją. No i cały czas tak się uczymy tej gry. Zaraz będzie koniec odcinka, ale ważne, że wracamy do normy. Co najważniejsze, dobrze było właśnie zrozumieć działanie pewnych systemów. Szczególnie, no właśnie, zastanawia mnie to plus jeden, minus jeden tutaj. Teraz już doskonale wiem, o co chodzi. Mamy nadmiar tutaj jedzenia. Logistyka, okej. Okay. Jak to ta siła robocza? Nie chciałbym podnosić za dużo tak tych operatorów i tak dalej, tego wszystkiego wyżej, bo jednak przyda nam się też ta siła robocza, ale jakbyśmy dobrze to rozwiązali, to może jest szansa, że nie będzie tak źle to wyglądało. Może tym razem postawimy tutaj coś takiego nietypowego. Co prawda mogłem połączyć to drogą z tamtej strony, ale zrobimy tu i tu. Ciekawe, czy ten parking, który tutaj postawiliśmy, z którego tak tu intensywnie korzystają, tak, budynek ozdobny, czy coś nam jeszcze daje? No, ozdoba jest ładna, szczególnie tak popodziwiać tamte czasy. Ciekawe, jakie produkcji są te samochody. Okej, robotnice, to dobrze, że wszystko jest okej. Oby tak było i oby
Oby problemów więcej nie było, może zawczasu już też kolejną uprawę ryżu postawię i mam wrażenie, że powoli też bym musiał pomyśleć o wodzie, więc zaraz zobaczę. O właśnie, teraz jest plus 6, czyli ten problem rozwiązaliśmy i zaraz zobaczę, jak tutaj produkcję wody dorzucę. Jak tutaj to wszystko wygląda. W tej chwili nie mamy żadnego wskaźnika, ale być może jak dorobimy drogę. O właśnie, byliśmy na minusie plus 3. Gdzieś to tu jeszcze wszystko trzeba odkryć, gdzie się kryją te rzeczy. Produkcja na minutę, 5 sztuk butelek. Piją. Cóż zrobić? Ok, musimy podnieść za to trochę naszych pracowników, tak żeby dojść do tego 1000. I myślę, że to tak rozwiążemy w tym odcinku. Fajnie by było właśnie wypełnić jeszcze jedno zadanie poboczne, chociaż poboczne już będzie ciężko z tej racji, że tu 5 minut aż by trzeba było czekać do jego spełnienia, ale to chociaż to zadanie główne wypełnimy w tym odcinku, czyli operatorzy, witajcie z powrotem. Czego nam brak? Nanobotów? Czy ciebie nie mogę awansować? Ok, czego tu brak? Brakuje ci budynków tego typu 1. Your technicians are ready. Start the elevator construction once all other requirements are met. My associate, John Rafferty, is already heading here with the special material deliveries. Ok, rozumiem. Good. We should keep this procedure in mind in future. Dobra, z kredytami wróciliśmy znowu na plus, czyli wszystko tutaj gra, a tego gościa nie możemy awansować, bo gra już się zaopiekowała nami w ten sposób, żebyśmy czasem właśnie nie przedobrzyli z tymi operatorami. Przynajmniej jak na ten etap rozgrywki. Ok, czyli tutaj dorzucimy jeszcze 2 budynki. Tutaj tego błędu nie zrobię, może tę ulicę pociągnę tutaj. I dorzucimy jeszcze robotników do tego, ażeby tylko im ryżu więcej trzeba. Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, czy te plantacje stoją tutaj, ale to, jak mówiłem, to raczej nie jest taki problem jak w Cities, że gdzieś tutaj ta logistyka jeszcze wchodzi w grę, że muszą ten ryż dostarczać do domów i trzeba o to zadbać, więc myślę, że jest całkiem ok. Infodrom, to mieliśmy już ostatnio wybudowane. Zastanawiam się, czy jakbym postawił drugi, czy by nam czasem to nie pozwoliło na pozyskanie kolejnej takiej wykształconej siły roboczej. Będę musiał się jeszcze w tym temacie zorientować, bo być może na każdy przypada tylko 1000 osób albo coś w ten deseń. Dobra, mamy tutaj wszystko, oleje, polimery, woda, tu wszystkie potrzeby są zrealizowane, podobnie tutaj. Niedługo będziemy mogli te algi, te wszystkie bajery tam dopieścić, a teraz czekamy na transport. Transport czegokolwiek. O, a wcale nie czekamy, bo już mogę teraz podnieść i rozpocząć budowę globalnego portu kosmicznego. Yeah, Rafferty here. Miss Bowman assigned me to ensure the transport safety. Approaching your sector, over. Code Red. We're under attack. Code Red. Damn it. The cargo. Protect the ship. People of Earth, this is the manifesto of the moon's independence. The Global Union waged war on us for generations with weapons like falsehood, negligence, and exploitation. And the LEC bowed its head in servile compliance. But not anymore. Set no foot on the land of our forefathers. We are the Orbital Watch. The moon is free. They attacked us out of nowhere, sunk all my ships and took over the cargo. Now they're blockading the whole sector. No transports are gonna make it through anymore. All right, no time to study regulations. Meet Rafferty at the coordinates transmitted. Do whatever is necessary. Okej, ale to już sprawdzimy. Expansion approved. W następnym odcinku, jak działa walka, jak działają te ataki, jak na nas wpływają, a tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej!